Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, 11 werset. Fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Pamiętaj, że Jezus Chrystus powstał z martwych, który jest z nasienia Dawida według Ewangelii mojej. Drugi list do Tymoteusza 2:8. Najbardziej krzywa wieża na świecie. Przez długi czas uważano, że tytuł najbardziej krzywej należy się wieży w Pizie. Jednak wschodni fryzowie wiedzieli lepiej. Wieża kościelna we wschodniofryzyjskiej wsi Surhusen w gminie Hinte jest uważana za najbardziej pochyloną wieżę na świecie. Przy wysokości 27,37 metrów wieża ma nawis 2,47 metrów na grzbiecie, co odpowiada nachyleniu 5,19 stopni. Dla porównania wieża w Pizie ma nachylenie zaledwie 3,97 stopnia. Budynek kościelny w Surhusen pochodzi z XIII wieku. Wieża została dobudowana do niego w 1450 roku. Opiera się ona na fundamencie z dębowych bali, które przez wieki zachowywały się w stanie bliskim idealnemu w wodzie. Kiedy w XIX wieku osuszono okoliczne tereny, lustro wody obniżyło się, a dębowe bale zaczęły gnić. Fundamenty ustąpiły i wieża się przechyliła. Z tego możemy wyciągnąć ważną lekcję, że to fundament się liczy. Apostoł Paweł również mówi o tym w naszym wersecie biblijnym. Tam również tematem jest budowa kościoła. Nie budowa budynków kościelnych, ale w przenośni budowa kościoła Jezusa Chrystusa. I tak jak dla życia jednostki, tak i dla życia kościoła istnieje tylko jeden odpowiedni i trwały fundament, sam Jezus Chrystus. Dlatego tak ważne jest, aby ani w życiu osobistym, ani w życiu kościelnym Jezus Chrystus nie był spychany na dalszy plan. Ważne jest, aby Chrystus był głoszony i abyśmy trzymali się wszystkiego, co Nowy Testament świadczy o Synu Bożym. W przeciwnym razie wszystko pójdzie źle. Dlatego pamiętaj, że Jezus Chrystus powstał z martwych, który jest z nasienia Dawida według mojej Ewangelii. 2 Tymoteusza 2:8. Tutaj możemy sobie przypomnieć ten werset, który omawialiśmy. Pierwszy list do Koryntian 3:11. Fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. I pamiętaj, że Jezus Chrystus powstał z martwych, który jest z nasienia Dawida, według mojej Ewangelii. Drugi list do Tymoteusza 2:8.